No i do tego sobie za chwilę przejdziemy, ale jakbyś powiedział, jak definiujecie mikrotaktykę? E, więc może chcąc zdefiniować mikrotaktykę, od drugiej strony na to spojrzymy i spojrzymy od tej strony globalnej. Bo myślę, żeby dobrze definiować mikrotaktykę, trzeba gdzieś mie mieć w głowie i posiadać e, wiedzę, co to jest w ogóle taktyka w globalnym ujęciu. W naszym rozumieniu jest to sposób wprowadzenia gry. Staramy się upraszczać to, jak tylko możemy i tak definiujemy taktykę. I w jakimś stopniu do tego, żeby zawodnik dobrze funkcjonował w mikrotaktyce musi znać kontekst, po prostu globalny, taktyczny. I dla nas tutaj kluczowe jest to, że nauczanie mikrotaktyki nie jest celem samym sobie, to jest droga. Celem jest wykorzystanie tego jako narzędzie w ujęciu globalnym, czyli poprzez narzędzie, które dajemy zawodnikowi, te małe rzeczy, małe detale. Chcemy, żeby on je wykorzystywał w sposobie prowadzenia gry, a sposób prowadzenia gry już jest zależny z modelem tak naprawdę określonego trenera, bo mówiąc tutaj o naszej pracy w klubie, to wiemy w jaki sposób chcemy prowadzić grę i gdzieś tą mikrotaktykę dostosowujemy do tego. z tym, że te zasady tak naprawdę one są uniwersalne i Gdzieś staramy się bardzo mocno bodźcować zawodnika w tym kierunku, ponieważ on, posiadając te zasady, będzie potrafił odnaleźć się w różnych ustawieniach i w różnych sposobach, sposobach gry. Gdzieś, tak jak wspomniałem, jeśli wprowadzamy to w naszych zespołach, jest to o tyle łatwiejsze, ale pracujemy też indywidualnie. Chciałbym tutaj też wytłumaczyć, że indywidualnie, w naszym gdzieś rozumieniu, to znaczy grupa około 5-6 osobowa, bo gdzieś nasza praca zamyka się w tym. Chcemy pracować zawsze w kontekście gry. To jest dla nas kluczowe. W naszym pojmowaniu i postrzeganiu piłki nożnej, nauczanie detalu. Jeśli nie ma w nim kontekstu gry, jest w jakimś stopniu bezcelowe.